OneNote to jest taki elektroniczny odpowiednik starych, dobrych notesów. Czyli masz jeden, drugi, trzeci notes, mniej lub bardziej ładny, jeden na notatki służbowe, jeden na jakiś research, jeden na jakieś archiwum i sobie to trzymasz na półce, a OneNote ma ci to zastąpić. To będzie w chmurze. To ja w to nie wierzę, to znaczy ja, ja nie wierzę w to, że, że coś chmurowego zastąpi nam takie normalne pisanie po papierze, na kartce, myślę, że to nie ma lepszego doświadczenia naszego mózgu, żeby coś popisać po prostu na kartce, a przynajmniej na kartce jakiejś elektronicznej. Natomiast rozumiem koncepcję, tak? Rozumiem koncepcję, że w OneNote no to mamy te notesy, notatniki. Co więcej, to nie są takie zwyczajne notesy, tylko one, jak słyszę, przypominają takie notatniki, jakich kiedyś używałem, czyli z takimi przekładkami. Czyli masz notatnik, w nich masz przekładkę, pierwszą, drugą, trzecią, a w każdej z tych przekładek masz karteczki. No, i to jest podobno dokładnie koncepcja OneNote. A. Czyli masz kilka notatników, w każdym notatniku masz sekcję, a w każdej sekcji masz stronę. I to podobno wystarczy, żeby zrozumieć OneNote, i to podobno jest wszystko, co potrzeba, żeby człowiek koncepcyjnie nadążył za ludźmi z Microsoftu, którzy dali nam OneNote. A. No to skoro tak, to w zasadzie. Woli wprowadzenia pewno to wystarczy. A teraz, ja mówiłem, czy nie mówiłem, że są takie trzy rzeczy, tak naprawdę, które znalazłem w, no w OneNote, które już widzę, że u mnie się przydadzą i pewno się przydadzą u Ciebie. No to zaczynamy. Jedziemy do pierwszej z nich. OneNote Clipper. No to jest ta pierwsza z tych trzech rzeczy, ta Jedno z tych trzech odkryć, które uważam, że ten OneNote może się mi do czegoś przydać. Yy, tutaj jest ten OneNote Clipper. I, I dlaczego tutaj na ekranie widać jakąś stronę frugi, zarządzanie i charakter, a tutaj z boku widać OneNote Clipper? Otóż OneNote Clipper to jest taka nakładka, to jest rozszerzenie do mojej przeglądarki. Ja to jestem na Chromie, ale też do innych przeglądarek jest to rozszerzenie, czyli instaluję sobie do mojej przeglądarki coś się nazywa OneNote Clipper. Jest to tutaj. Napisane, zapisuj dowolną zawartość z sieci web w programie OneNote jednym kliknięciem. Czyli o co w tym wszystkim chodzi? A no o tym, że jeżeli mam notesik, ten taki tradycyjny, to jeżeli gdzieś sobie coś zobaczę na jakiejś stronie internetowej, to sobie pewno coś tam zapiszę, zanotuję. No i OneNote Clipper dokładnie tak działa. Czyli jeżeli myślisz w tych kategoriach, że OneNote to jest twój notes, tylko że elektroniczny i coś zobaczyłaś na jakiejś stronie internetowej, to klikasz sobie w tą ikonkę OneNote Clipper, i co, i wtedy link do tej strony, albo fragment tej strony, zależy, że sobie wybierzesz, znajdzie się w tej notesie. Czyli robiąc jakiś research, chodząc po internecie, mając różne rzeczy w internecie, które są interesujące, to sobie chowasz je do swojego notatnika. To jest moim zdaniem bardzo ważne, dlatego że ja głównie, pewno ty też, czerpię informacje właśnie z internetu, czyli potrzebuję zrozumieć, jak coś działa, znaleźć jakieś nowe techniki, nowe rozwiązania. Chodzę na jedną, drugą, trzecią, czwartą stronę internetową, no i sobie gdzieś robiłem te zakładki w przeglądarce. A teraz robię sobie już te zakładki, wrzucam sobie do OneNote'a. Także to jest pierwsze rozwiązanie, które już widzę, że ten OneNote do czegoś mi się może przydać. Ale mówiłem, że są trzy takie pomysły, trzy tematy OneNote'owe. No to jakie jest drugie? Jakie jest trzecie dobre rozwiązanie? No to spójrzmy. Druga z kolei funkcja, która jest użyteczna w OneNote, to zapisywanie wiadomości e-mail w programie OneNote. Dla mnie. To ważne odkrycie, dlatego że ja zwykle robiłem w ten sposób, że jak miałem coś ciekawego do zapamiętania, do zarchiwizowania, to sobie po prostu wysyłałem sam maila do siebie. A teraz mogę te informacje, które mam zarchiwizować, wrzucić do mojego notatnika. To znaczy nie tego czerwonego fizycznego, tylko tego notatnika w OneNote. Czyli tutaj w OneNote. Podaję adres mailowy, z którego będę korespondował do ładnota, czyli taki autoryzowany adres mailowy, z którego będą wychodzić wiadomości, czyli tak naprawdę jest to adres tego mojego konta mailowego, oraz wybieram, w które miejsce, w który tak naprawdę skoroszyt w moim notesie mają wchodzić te informacje, które będę wysyłał z mojego maila. I teraz tak. Wybrałem z jakiego maila to będzie szło, gdzie to będzie wchodzić. Mam tak naprawdę potem wysyłać te maile do mi@one.com OneNote.com. I od tego momentu to wszystko, co wysyłam sobie na onenote.com znajduje się w moim statniku. To była ta druga, moim zdaniem, bardzo dobra funkcja OneNote. I została jeszcze jedna, która też moim zdaniem może i dla mnie, i dla wielu z Was być całkiem przydatna i ułatwiająca pracę. Potem trzecią. Ważną czy przydatną dla mnie funkcją OneNote jest możliwość przechowywania w OneNote notatek ze spotkań, które mam w kalendarzu. Czyli inaczej mówiąc, mam w Outlooku spotkanie, natomiast chcę mieć w OneNote notatkę z tego spotkania. Czyli mam stronę tego spotkania u mnie w notatniku. Robię z danego spotkania notatkę. Notuję to, co z tego spotkania wynika. I teraz ta notatka mi zostaje. W OneNote, a jednocześnie klikając link tutaj, tej notatce, sprawiam, że ta notatka jest też wysyłana do uczestników tego spotkania mailem. I to jest ta trzecia, moim zdaniem, niezwykle ciekawa i przydatna funkcja OneNote. Zatem zbierając te wątki. OneNote jest elektroniczną wersją takiego starego, dobrego. Papierowego notatnika, gdzie mieliśmy sekcje, mieliśmy strony, mieliśmy go pod ręką, zapisywaliśmy różne, różne sprawy. W tej chwili często informacje, które docierają, są informacjami elektronicznymi, więc zapisujemy je elektronicznie. Czyli OneNote jest tym elektronicznym notatnikiem, który ma swoje sekcje, który ma swoje strony, który umożliwia wrzucanie linków, czy nawet fragmentów stron internetowych. Umożliwia też wrzucanie informacji poprzez skrzynkę mailową oraz Synchronizację, połączenie z naszym kalendarzem i notatki ze spotkań też się mogą w OneNote znajdować. Także narzędzie, które ułatwia funkcjonowanie, ułatwia działanie, jest to element tego ekosystemu Microsoftu, który jest dostępny poprzez Teams, chociaż oczywiście OneNote działa też jako zupełnie niezależna aplikacja poza, poza ekosystemem. Teamsowym. Myślę, że narzędzie, do którego jeszcze nie raz sięgnę, które w tym tygodniu było moim odkryciem, no bo jestem na początku swojej drogi odkrywania tutaj tego systemu Microsoftu. Jest to mój drugi tydzień, kiedy zapoznaję się z tym, cóż takiego w tym Microsoftie 365 mogę znaleźć, żeby upsprawnić moją pracę i pracę moich klientów. Także OneNote, OneNote jako odkrycie tego tygodnia. Mam nadzieję, że to i dla Ciebie będzie inspirujące i że dla Ciebie się też przyda do tego, żeby ci się łatwiej i skuteczniej pracowało.